Tak, proszę Państwa, tutaj jak jesteśmy właśnie na pasażu Wiecha, to mamy Kino Relax. Państwo zobaczą, Kino Relax, wielki trup. Przecież kino mogłoby być. To kino mogłoby być, Państwo zobaczą. Czy ono się ma rozsypać, ale czy kto, co tu robi? No już tyle lat, 10 lat to stoi. Jak nie więcej, bo ja to nie liczę jakoś tak. Szczęśliwi czasu nie liczą. Natomiast ci Moherowi, proszę Państwa, i Kuba Moherowa, proszę Państwa, czas liczy i to im nic nie daje, proszę Państwa. No dlaczego? Dlatego, że tutaj w Warszawie bardzo dużo chciwych ludzi jest. Majtki sprzedają, handlują majtkami do Ameryki, lecą kraść kożuchy gdzieś do Ameryki Białystok, kraść kożuchy. Po kożuchy lecą. Proszę Państwa, w Anglo-Ameryce Białystok jest biskup prawosławny, no bo tutaj nie ma prawosławnych ani jednego, a tam są prawosławni, jest biskup Jakub diecezji białostocko-gdańskiej. A tutaj, wiecie Państwo, tu ani Anglo-Ameryka Białystok, tutaj ani Gdańsk, ale do Gdańska można powiec na piechotę. Jeżeli oni lecą na Filipiny, aby się rzucić na krzyż, powiedzmy, że na pal, żeby się dać uśmiercić, albo przynajmniej pobiczować trochę, żeby w tyłek pobili, no to przecież, proszę Państwa, i to możliwe jest. Także do Gdańska, no to można biec na piechotę. I tam Agnieszka Lichnerowicz rozmawiała ostatnio z Wałęsą, proszę Państwa. Natomiast do Anglo-Ameryki Białystok jest bardzo daleko. Jeszcze można, proszę Państwa, jechać do Rzymu, też blisko, no pociągiem powiedzmy, że blisko przecież. Jak Jan Paweł II umarł, to bardzo dużo osób pojechało w ogóle na pogrzeb tu z Polski, no bo być Polakiem i nie popierać swojego papieża, to jest jedno wielkie nieszczęście. Także, proszę Państwa, na pogrzeb Jana Pawła II bardzo dużo tu katolików stąd przecież jest, to pojechało. Państwo zobaczą, Kino Relax, napis, i pudło, jakie pudło, ja wiem, to było wielkie kino, przecież ja tutaj chodziłam do tego kina. Dobrze, że tu te światła się nie świecą, proszę Państwa. Kaszlą, Mohery strasznie kaszlą. Dlaczego? Dlatego, że to jest podły system. Dlaczego podły system? Na przykład taki kurczaczek z Bydgoszczy przyjechał pociągiem tutaj do Warszawy i po prostu się cieszy, że go nikt nie zna, a znajdzie się takie coś, taki ktoś, kto powie, że go zna, bo tak bywa. U Salcesonów mazowieckich chytrych, albo coś takiego, mówią, że zabili go i uciekł, czyli że tak, po prostu aresztowali jakiegoś kogoś, ale on im uciekł, czyli albo zabili go i uciekł, kogo Żydzi zabili 2000 lat temu, zabili Jezusa Chrystusa, a on im uciekł do nieba. No, ale przecież po trzech dniach, bo trzy dni to Jezusa Chrystusa nigdzie, proszę Państwa, nie było, był w ziemi. Był w ziemi. Szeol po hebrajsku to jest grób. Każdy Żyd wiedział, że grób to stan niebytu. No i Jezus trzy dni czekał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, proszę Państwa. Jezus Chrystus. I żeby Jezus nie wykonał woli Bożej, to przecież Bóg by go nie zmartwychwzbudził na trzeci dzień, prawda? No, także Jezus był wierny, aż do śmierci, wierny swojemu Ojcu, Jahwe. No tutaj system ateistyczny, tutaj w ogóle to ludzi wierzących nie ma, tak jak kiedyś u Żydów nie było ani jednego niewierzącego ateisty, nie było, to tutaj pełno tych ateistów jest, dlatego mówimy, że nie ma ani jednego prawosławnego z kolei, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma cerkwi i nie ma biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej, w ogóle nie ma prawosławnego biskupa, bo jest tylko święta Magdalena na Pradze Północ, cerkiew, biskup, nie biskup, tylko ten metropolita polski Sawa i Sawa sam mówił, drodzy bracia, cerkiew na biskupie stoi, czyli sam dał do zrozumienia, że tu Warszawa nie jest prawosławna, jest nikim, Warszawa jest niczym, bo jeżeli cerkiew stoi na biskupie, a biskupa Jakuba tu nie ma i tu biskup Jakub nie mieszka, stąd nie rezyduje, nie rządzi, a ja u biskupa Jakuba byłam w Anglo-Ameryce Białystok i biskup Jakub ze mną bardzo dużo rozmawiał, chór siedział z boku i się tak wszyscy patrzyli, co ten biskup Jakub, dlaczego rozmawia z Ela Hoflandią, proszę Pani. Ela Hoflandia, proszę oglądać, buziaczki przesyłam. Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie,
Baby Langstrom X.